Co jeżeli wam powiem, że następnym sezonem wcale nie będzie sezon 9, a sezon 1? Wiele rzekomych pracowników Epic Games podało nam ogromne informacje o niedalekiej przyszłości Fortnite i okazuje się, że to może być już jego koniec. Czarna dziura znowu pochłonie wszystko co może, a dotychczas największe zagrożenie dla wyspy przyniesie anihilację całego znanego nam życia, co z kolei przyczyni się do startu zupełnie nowego etapu historii Fortnite, jakim będzie rozdział 3. Ostrzegam was jednak, że wiadomości jakie zaraz poznacie nie są zbyt optymistyczne dla wyspy Apollo oraz mogą zawierać spoilery do komiksu Batmana. Dziwnym jest to, że aktualne teorie i przecieki z Epic Games nie wskazują na istnienie sezonu 9, jak i 10, które powinny poprzedzać koniec wyspy. Decyzja jednak o tym, kiedy skończy się rozdział 2, należy do twórców Fortnite, a więc dajmy im działać. Obecny sezon ma w sobie jeden ważny szczegół. Mierzymy się z finałowym bossem całej fabuły Fortnite, bo nie istnieje większe zagrożenie od królowej kostek. Nawet Galactus był przy niej małym robaczkiem, bo ten co najwyżej pożerał planety, zaś królowa niszczyła i dalej niszczy nieskończenie wiele rzeczywistości. Hej wszystkim z tej strony Jaju i witam w ten mroźny czwartkowy poranek. Zanim zaczniemy, to przypominam wam o kodzie Jajuty w Fortnite'owym sklepie, jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę. Wielkie dzięki chociażby tej widocznej piątce, która zdecydowała się z nim coś kupić ode mnie w ramach wdzięczności za to, że mnie oglądacie. Łapcie tutaj kod na grę Control, którą możecie zrealizować na gogu. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli jednak nie udało wam się złapać tejże gry, to mam dla was genialne wieści. Już teraz rusza mój kolejny giveaway we współpracy z Instant Gaming, platformie, na której to możecie kupić tonę rozmaitych gier, DLC, doładowania do PlayStation czy Xboxa i wiele, wiele więcej. Jeżeli chcecie wziąć udział w giveaway, gdzie nagroda zostanie przyznana już 18 listopada, to koniecznie wejdźcie do linku w opisie i tam wpiszcie swoją grę marzeń, czy chociażby jakiś pakiet z Fortnite, czy cokolwiek dostępnego na stronie Instant Gaming. Jeżeli natomiast zafollowujecie mnie na Instagramie czy Instant Gaming, to automatycznie zwiększycie swoją szansę na wygraną, a więc życzę wam powodzenia, a teraz bez dalszych do przedłużania. Zaczynajmy! Jakiś czas temu na wyspę w końcu przybyła królowa kostek w swojej własnej postaci i oznacza to dla nas po prostu zgubę. Ten niepowstrzymany byt z niespotykaną siłą i armią po prostu śmieje się z naszych możliwości i tego, jak krucha jest nasza egzystencja. Donald Master wspominał, że królowa będzie kontynuowała swoją działalność, aż nic nie pozostanie. Uważam, że jeżeli jest na tyle chujrakiem, to niech spróbuje poprowadzić firmę w Polsce. Ten uśmieszek wtedy na pewno jej zniknie, jeżeli zobaczy tyle bezsensownych podatków i utrudnień. Jej celem natomiast w świecie Fortnite jest zniszczenie wszelkich rzeczywistości, zaś nasza wyspa to jej najpiękniejszy klejnot, który oczywiście zamierza zniszczyć. W jej hymnie możemy usłyszeć, że ta śmieje się nie tylko z nas, ale również z urojonego reżimu i tego, jak daremna jest ich walka z siódemką. Według niej wszystkie rzeczywistości muszą i tak finalnie skłonić się pod naporem jej berła, a to co wiemy dotychczas było jednym wielkim oszustwem, istną komedią, w której to ona pociągała za wszelakie sznurki, a rzeczywistość wokół nas była po prostu jednym wielkim kłamstwem. Możemy więc wywnioskować, że możemy sobie już kopać grób, chociaż to i tak bez sensu, skoro nasz świat po prostu zniknie. Czy istnieje może dla nas jakiś ratunek? Może Lodowy Król? Ognisty Król? Midas? Ktokolwiek? Otóż tak, i tym ratunkiem najpewniej będzie nie kto inny jak Fundament. Skąd to jednak wiemy? Nowy komiks o Batmanie finalnie zarysował nam naprawdę wiele rozmaitych informacji na temat tego, co się właściwie dzieje w tejże rzeczywistości, jak i w innych. Poznajemy tam prawdziwy cel urojonego reżimu siódemki, czy chociażby to, kim jest Geno. Aby nie spoilerować przyszłych odcinków komiksu i prawdziwości jestestwa tych wszystkich bytów, powiem krótko. Trochę zamieszania się zrobiło i szkoda, że Fortnite zrobił to w takiej formie. Według mnie najważniejsze tajemnice powinny zostać w samej grze, a nie w źródłach pobocznych. Epic Games idzie drogą Star Warsów, gdzie zrozumienie tej beznadziejnej nowej trylogii opiera się na czytaniu dziesiątek książek, ale mniejsza o to. Pokrótce mogę wam powiedzieć, że tożsamość Genu została po części odkryta i okazuje się, że nie jest to jeden z przybyszów, a urojony reżim to po prostu czyste zło. Ponadto oficjalnie się dowiedzieliśmy, że punkt zerowy to brama między każdą rzeczywistością stworzona przez wielki wybuch, jakbym o tym wcale nie mówił jakoś półtorej roku temu. A celem siódemki jest zniszczenie pętli, uwolnienie z niej wszystkich światów, a także wyrwanie dostępu UR do pustki, gdyż ściśnie ją tam naprawdę ogromne zło. Okazuje się,
się, że przybysz zwany Fundamentem przyjdzie nam z pomocą, ponieważ ten w zakończeniu komiksu powraca na wyspę, aby odnaleźć agenta Jonesa, aby finalnie dorwać Geno i najpewniej przyłożyć potężnego liścia Królowej Kostek. Te fabularne informacje, jak i przecieki od tajemniczych pracowników Epic Games wskazują jasno na to, że rozdział trzeci rozpocznie się najprawdopodobniej wraz z końcem sezonu 8, będącego najważniejszym wydarzeniem w historii Fortnite, a przynajmniej na to wszystko wskazuje. CypherPK, będący aktualnie najważniejszym leakerem informacji o rozdziale trzecim, wspominał, że na pewno nie zawiedziemy się na tym, co przygotowało dla nas Epic Games. Swoją wypowiedź zakończy słowami Flipside, co odnosi się również do osoby, która zrobiła wyciek całego sezonu 8, co jeszcze wskazuje na to, że czeka nas po prostu rozdział trzeci już za jakiś miesiąc. Aktualnie żadne przecieki nie mówią o sezonie 9 czy 10 i nigdy nie wspominały. Kolejnym faktem jest sama fabuła. Zobaczcie, ile się dzieje. Najlepszym ruchem byłoby zakończenie aktualnej fabuły już teraz i rozpoczęcie rozdziału trzeciego, który, co jest już potwierdzone, skupi się na pozostałych, nieodkrytych członkach siódemki. Wszystkie znaki na niebie wskazują na definitywny koniec rozdziału drugiego wraz z tym, jak stawimy po raz ostatni czoła Królowej Burzy. Szczerze liczę na nasze totalne zwycięstwo albo na chociaż reset z rzeczywistości, a Wam polecam zostawić suba, jeżeli nie chcecie niczego przegapić. Pamiętajcie o wpisaniu mojego kodu w sklepie Fortnite, a ja tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!